Witajcie, drogie dziewiarki. Ja nie ustaję w inspirowaniu Was. Mam nadzieję, że na naszym kanale pomysłów to nie brakuje. I tym razem chciałabym Wam pokazać pewien pomysł i taki bym powiedziała słowny przekaz, jak wykonać. Jest to bardzo proste, bo to jest typ dziań, w których ja się specjalizuję. W prostych dzianinach to jest główną rolę. Główną rolę w tym, w tej dzianinie i tutaj w tych zbiorach włóczek, które przygotowałam, odgrywa włóczka Times Square. Włóczka, powiedziałabym, dziwnawa. Nie dziwna, dziwnawa. Która ma zgrubienia, jest mieszanką wełny i akrylu. I teraz w takich kolorach bardzo stonowanych, smutnych, takich smutnawych. I teraz co zrobić? A jak wiecie, lubimy pokazywać, lubimy wymyślić coś, by pokazać, że smutna, dziwnawa włóczka, smutny kolor dziwnawej włóczki użyty z innymi włóczkami, zmiksowany, da efekt zaskakujący. No więc co, gotowe na Times Square plus towarzystwo innych włóczek? Do mnie, ja kocham zielenie i turkusy. To jest moja praca, nieskończona jeszcze, ponieważ ciągle myślę, czy robić rękawy, czy nie robić rękawów. Praktyczna moja strona mówi mi, zrób rękawy, będzie na więcej okazji do noszenia. Ta mniej praktyczna mówi, ale tutaj można na przykład białą koszulę włożyć do środka i wtedy mamy kamizelę. I to jest włóczka Times Square, są dwie wersje, włóczka cieniowana i włóczka niecieniowana. To jest w sklepie zaznaczone, że jesteśmy w wersji cieniowanej lub niecieniowanej. Moja wersja z tej kamizeli to jest wersja niecieniowana, czyli nic się nie dzieje. I teraz tak, jak się nic nie dzieje, no to za sprawą Danusi, Stasi, która Danusia do Times Square'a dołączyła różne towarzystwo, Kariny, Cekiny, Moherek, różne, powstawały różne piękne dzianiny. Również Renia wydziergała z koloru akurat beżowego, którego już nie ma w ofercie, kardigan, który całą zimę nosiła, wywołując u mnie straszliwe poczucie dziewiarskiej zazdrości, więc musiałam przerobić. Kolor jest melanżowy, Times Square, to jest akurat numer 3309. W nitce występują zgrubienia, kokonki takie. Kokonki, które w dzianinie, zobaczcie tutaj, gdy do głównego koloru, który jest smutnawy, dorzucimy inny, bardziej taki wesoły kolor, powstaje miks. I tutaj widać, że te zgrubienia dalej pozostają turkusowe, ciemnoturkusowe, a ta nitka, która była dołączona, powstaje melanż, z którego wystają ciemniejsze kokonki. Cudownie to wygląda, by oczywiście lubimy, gdy się coś błyszczy. Ja cekiny bardzo lubię dorzucać do różnych dzianin, więc oddzielałam paski. Tutaj jest 69 oczek nabranych na druty numer 5,5 podwójną nitką Times Square'a oraz alpaki Super Light, ponieważ na alpace Super Light można jakikolwiek inny moherek dodawać. Tutaj jest użyta alpaka Super Light firmy Lankiers, a tutaj mamy firmy Lanegatto. I następnie po paru rzędach nitki cekiny plus Times Square, tutaj gdzie były cekiny, alpakę już odcinałam. Tylko były cekiny, zobaczcie, wygląda to tak. I włóczka Times Square. Następnie po cekinach odcinałam cekinki i dołączyłam, zobaczcie, tutaj jest ciemno, prawda? Ale w połączeniu z tym paskiem cekinowym i z tym jasnym tutaj turkusem wygląda to bardzo fajnie. 69 oczek przerabiane na drutach numer 5,5, to piorunem powstanie taka kamizela, no tudzież sweter zamkowym, ale to jeszcze nic nie jest, żadna decyzja nie została jeszcze podjęta.
po wersji z każdą wersję alpaki i Times Square oddziela mi wersja cekiny plus Times Square przez parę rzędów, jest tutaj około 6 rzędów. I później już się skupiamy na tym, tu nie ma podcięć, przy dziurach na ręce nie ma podcięć. Zrobiłam dekolt w szpic w taki sposób, że jak miałam 69 oczek, to jedno oczko przełożyłam sobie na markerka i tutaj te części były kończone osobno, czyli by powstała ta krawędź, należało zamykać w co drugim rzędzie jedno oczko, ale nie jako to oczko brzegowe, tylko oczko przedostatnie z drugiej i trzecie w kolejności od końca. W ten sposób powstała mi krawędź, tak samo zrobiłam z drugiej strony. Po zszyciu wszystkich części, tutaj tak wygląda zszyte ramionko, to nie było zszywane na 3 druty, było to zszyte tak jak zazwyczaj zszywam ramionka w sweterkach. Te części są już wyprane. Przy szyi nawiązałam znów tym jasnym turkusem do tych pasów jasnego turkusa. No i mam taka, i na tę ilość dzianiny, jak widzicie, jest szerokie. To nie jest takie mocno przyciele. To 69 oczek na drutach numer 5,5 dały mi dzianinę o szerokości 52 cm. Czyli jest luźna, ma taki luz, gdzie ewentualnie też koszulę można taką założyć pod spód i dwa prostokąty, jeden wycięty tutaj prostokąt, dekolt szpic, później nabrałam oczka z krawędzi i wykonałam ściągacz 1:1. No i tak, na tę część zużyłam, to jest czwarty motek, czyli cztery motki, można powiedzieć. Jeden motek w takim kolorze, prawie cały zszedł, to jest alpaka Super Light w kolorze 74. Z cekiną widzicie, zostało tyle, czyli spokojnie rękawy jeszcze i zostanie jeszcze do innego projektu, czyli inny też się może błyszczeć. A tej alpaki to jest drugi motek, czyli ponieważ tutaj więcej działo się tym ciemnym kolorem niż jasnym, więc dwie alpaki Super Light w kolorze ciemniejszym. To jest numer 288 z tego co pamiętam. Niestety nie mam metryczki tutaj. Jest jeden taki. I jeden motek w takim i cztery Times Square. I to jest kamizela. Zobaczcie, 69 oczek. Jersey, nic wyjątkowego, tylko jerseyem nawet na krawędzi dolnej. Nie robiłam plisy żadnej, tylko jeden rząd oczkami prawymi. Na tej włóczce nie widać zbytnio jakichkolwiek wzorów, więc sama włóczka daje dużo. No i teraz przygotowałyśmy dla Was, Renia i Inusia przygotowały zestawy kolorystyczne. Kto chciałby sobie coś pomieszać? Czyli jeżeli pragniecie koloru turkusowego takiego jak ja użyłam, to oczywiście tutaj są dwa odcienie. Jeden jest cieniowany, to jest... Mam tutaj numer 3301 oraz 3309. I teraz do tego można sobie dołączyć albo taką alpakę Super Light 288, albo pójść w takie kolory, czyli alpakę numer 74 albo alpakę numer 58. Również będzie to pięknie pasować ze sobą, zobaczcie. I wtedy ten smutny kolor w włóczki z takimi dziwnymi kokonami uzyskuje piękne kolorowe tło. Czyli można pójść w tę stronę i zobaczcie, do tego dorzucić takie cekiny. Nie ten mój kolor, tylko jaśniejszy, który nawiązuje tutaj bardzo do tej mięty. To wszystko razem wygląda tak. Czy przemawia do Was zestaw kolorystyczny? Do mnie bardzo, chociaż przecież już mam w tym odcieniu. Idziemy dalej, ponieważ tej Times Square, jeżeli chcemy Times Square w brązie o numerze 3311, to zobaczcie, możemy tutaj pomieszać sobie aż trzema kolorami.
I te trzy kolory, alpaki super light, rozjaśnią nam bardzo Times Square i pamiętajcie, że kokonki, te zgrubienia na Times Square będą widoczne, tak jak u mnie są widoczne na tym kolorowym tle, co według mnie bardzo wzbogaca odbiór kolorystyczny. I do tego złote cekinki. Bardzo pasuje. Taki zestaw jak najbardziej mogłabym posiadać. No to tak jest, że wyboru trudno dokonać, a już jak się dokona, to później jeszcze a to, a tamto też pasowałoby. Jeżeli się skupiamy na zieleniach, na zielonym Times Square, który ma numery kolorów 3302 i 3310, jest wielobarwny, jest melanżowy lub nie, ten jest melanżowy, tutaj jest taki ciemna oliwka, w środku będzie jasna oliwka. Więc tutaj mamy takie dwa i teraz co do nich? No to zobaczcie, co tutaj można namieszać. A mieszać włóczkowo to my kochamy. Zobaczcie, tak. Czyli do tego na przykład dołączyć można alpaka Super Light numer 97 i alpaka Super Light 98. Według mnie można popatrzeć w stronę żółtego numer 011. Do tej zieleni pasowałyby takie kolory i do tego jeszcze cekinki w numerze koloru 97. Przemawia Wam do wyobraźni taki zestaw, taki zielony zestaw kolorów. No niestety do mnie znów przemawia. Jak być głuchym na głosy włóczek? I mamy jeszcze zestaw w takich kolorkach, też Wam tutaj poukładam, tylko troszkę uporządkuję sobie. Turkusy, zielenie, brązy. I teraz zobaczcie takie kolory. 3299 i 3307, albo wielotonujący się pomiędzy tym wrzosem, a takim delikatnym brązem. Tutaj występuje taki bardzo delikatny brąz. I zobaczcie teraz, co tu można podłączać. Można dołączyć takie kolory. A jakie cekiny? No oczywiście, że można bez cekinów, ale one powodują, że dzianina się robi. Te kilka paseczków wprowadzone w dzianinę do smutnego koloru włóczki powoduje, że to cała dzianina robi się taka, że chce się unosić no, do jakiejś bezpiecznej bazy pod spód, pod ten sweterek, pod kamizelkę. I teraz tak, czy wyobrażacie sobie na przykład dodanie tych dwóch kolorów do takiego koloru? O, tak. Z tego motka na takim tle lub na takim tle, to jest numer 65, a tutaj mamy tło w numerze 246, wystawałyby te kokonki, które mają zgrubienia, które mają taki ciemno-lawendowy kolor. I żeby to wszystko się nam pięknie jeszcze błyszczało, no to do tego dorzucamy cekiny w numerze koloru 104. 69 oczek, druty numer 5,5, dwa prostokąty. Nie musicie robić sobie tutaj wycięcia. Można zrobić albo delikatną tutaj łódkę, albo pójść w kierunku dwóch prostokątów, chociaż sama włóczka tutaj nie jest lejąca, więc nic nam nie opadnie i według mnie nawet dwa rzędy zrobić w wycięciu przodu, to już zrobi nam dużo, żeby nie mieć tak pod szyją dzianiny. Kilka kolorów przygotowanych przez nas zespół pokazałam zestawienia, które same chciałybyśmy mieć, ale niestety rąk brakuje, ale może Was zainspirujemy. Cztery motki Times Square'a na kamizelkę, cztery motki Times Square'a, trzy motki alpaki Super Light i jeden motek cekinków. Jeżeli pragniemy mieć rękawy, no to wtedy nie cztery, a myślę, że po motku więcej, czyli sześć motków Times Square, czyli i też odpowiednio wtedy musimy kolorystykę alpaki Super Light gdzieś sobie zachować, więc być może wtedy, ale to metrażowo musi nam się zgodzić. Kamizela wielokolorowa, zabawa kolorami. Mam nadzieję, że spodoba Wam się ten odcinek filmu.
zostawcie komentarz, który zestaw Wam do Was najbardziej przemówił. Za dzisiaj dziękuję i zapraszamy na nasze inne filmy. Pa, pa!